Ktoś tu chyba poznał kilka magicznych sztuczek. Cześć, z tej strony Piotrek. Zapraszam Was na wideo recenzję najnowszego komiksowego widowiska od studia DC. Shazam! Jedno słowo i masz supermoce. Ekstra, prawda? Coś takiego byłoby spełnieniem marzeń każdego nastolatka. No, chyba że nazywasz się Billy Batson, masz 14 lat i właśnie trafiasz do 7 z rzędu domu zastępczego. Do wielu problemów chłopak może dołożyć kolejny. W tajemniczym wymiarze otrzymuje on dar. Po wypowiedzeniu imienia Shazam zamienia się w umięśnionego i, co najważniejsze, dorosłego herosa. A co robi dzieciak w ciele superbohatera? Wydurnia się, rzecz jasna. Dobrą zabawę przerywa pojawienie się arcyłotra z prawdziwego zdarzenia. Shazam zapunktował u mnie przede wszystkim świetnym klimatem i idealnie wyważonym ciężarem opowieści. Podobnie jak w najlepszych filmach wytwórni Amblin, tak i tutaj w centrum wydarzeń są dzieciaki, które nierzadko wpadają w poważne tarapaty. Bywa więc zabawnie, ale bywa też i naprawdę niebezpiecznie. To nie jest kino stricte familijne, umowne, trzymające swoich bohaterów pod parasolem scenariuszowego bezpieczeństwa. Dziecięca radość z odkrywania swoich możliwości zderza się tutaj z obsesyjną rządzą władzy. Nie chcę zdradzać zbyt wiele, rzucę więc tylko tyle, że Billy staje naprzeciw kogoś bardzo złego, kto zna wszystkie słabości nastolatka. A jeśli ktoś jest bardzo zły, to robi bardzo złe rzeczy. Reżyser David F. Sandberg ma rodowód horrorowy, dlatego między kadrami potrafi przemycić kilka makabresek, które mogą lekko przerazić, ale głównie sprawią ogromną frajdę oglądającemu. Coś o tym wiem. W prawdziwym życiu jest troszkę inaczej niż w filmie. Nie wiem jak wy, ale ja na sali kinowej zamieniam się nie w herosa, ale w zafascynowanego wielkim ekranem dzieciaka, którego niezwykle bawią wszelkie potworności. Oglądając Shazam, czułem się jakbym był na pokazie szalonego miksu łagodnej wersji Deadpoola i dużego, z dodatkiem łowców potworów i gremlinów. Zabawa na całego i to w sumie naprawdę dla całej rodziny, bo najnowsze widowisko DC przekonuje nas, że herosi herosami, ale koniec końców to rodzina jest najważniejsza. Jeśli spodziewacie się gościnnych występów Batmana i reszty ekipy, to raczej srogo się zawiedziecie, aczkolwiek twórcy solidnie zaznaczyli obecność Shazama w szerszym uniwersum. No i nie wychodźcie z seansu w trakcie napisów końcowych. Przegapicie nie tylko dwie fajne dodatkowe sceny, ale także świetne wykorzystanie szlagieru The Ramones. Shazam to kolejne udane, solowe widowisko komiksowe od studia DC. W odróżnieniu od swojej Marvelowej konkurencji, detektywi z każdym kolejnym filmem stawiają na nowe rozwiązania. Tym razem chcą przypomnieć nam czasy, gdy za dzieciaka marzyło się o lataniu i walce z łotrami. Sen o potędze? Czemu nie? Fajnie jest poczuć się superbohaterem. Nie trzeba nawet wypowiadać żadnych magicznych słów. Po prostu idźcie do kina i sprawdźcie sami. Ode mnie błyskawiczna ósemeczka. Do zobaczenia w multikinie. Ach, no i pamiętajcie o subach i łapkach w górę, okej? Dzięki.